Rozmowa dnia. Przemysław Szubertowicz i nasz gość. Mariusz Kamiński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Co się panu najbardziej podobało, a co nie w wystąpieniu Donalda Tuska wczorajszym? Trudno mówić tutaj o takich ocennych, subiektywnych odczuciach. Ja wolę się koncentrować na faktach i muszę powiedzieć, że wystąpienie premiera rozdrażniło mnie. Rozdrażniło mnie z uwagi na to, że tak naprawdę ono jest dowodem pogardy i lekceważenia dla Polaków, dla milionów Polaków, którzy są w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Jeśli premier rządu, który pełni tę funkcję od 7 lat, w 8 roku tak naprawdę pełnienia tej funkcji, przypomina sobie o losie polskich emerytów i rencistów, oferując im podwyżki emerytur w kwocie 336 zł brutto, podkreślam brutto, czyli tak naprawdę 30 zł, no to jest to przejaw hipokryzji i przejaw tak naprawdę pogardy i lekceważenia dla... Ale to lepiej, żeby premier nie zapowiadał podwyżki dla emerytów i rencistów? Premier powinien o tym pamiętać dużo wcześniej, że miliony Polaków naprawdę są w dramatycznej sytuacji, zwłaszcza emerytów, zwłaszcza ludzi, którzy mają problemy ze zdrowiem, którzy są na rentach, i to jest hańba, po prostu hańba, że tak wielu Polaków, też mówimy o milionach ludzi, mają emerytury rzędu 1000 zł miesięcznie. Panie pośle, proszę powiedzieć, jakie... Panie redaktorze, jeżeli dowiadujemy się z danych statystycznych, że 30% polskich emerytów nie wykupuje recept w aptekach, bo nie ma na to pieniędzy, to premier polskiego rządu powinien o tym pamiętać na co dzień. Panie pośle, to ja muszę zapytać pana, no bo to jest bardzo ważna sprawa, którą pan podnosi. Jaki pomysł na to ma Prawo i Sprawiedliwość konkretnie? Co zrobić, żeby ludzie mogli kupować leki w aptekach? Co zrobić, żeby mieli wyższe emerytury? Ma pan na to pomysł? Tak, Prawo i Sprawiedliwość ma na to pomysł. Mówimy o tym od dawna. Panie redaktorze, ja specjalnie podkreśliłem, że te 36%, które oferuje premier polskim rencistom i emerytom, to jest kwota brutto. Złotych. Ja uważam, że i Prawo i Sprawiedliwość uważa, że jest czymś niedopuszczalnym, że państwo, które abdykuje z efektywnego pozyskiwania podatków tam, gdzie są pieniądze, od każdego najbiedniejszego emeryta i rencisty ściąga 18-procentowy podatek dochodowy. No to jest zupełnie niepoważne i nieadekwatne jakby do wagi sprawy. Prawo i Sprawiedliwość ma przygotowany projekt ustawy wprowadzający zerową stawkę podatku dochodowego dla osób o emeryturach, o tych, którzy... Czy to wytrzyma budżet państwa w obecnej sytuacji? Tak. Nasi eksperci wyliczyli, że w cudzysłowie uszczerbek dla budżetu to byłaby kwota około 400 milionów złotych. Około 400 milionów złotych mogłoby pójść bezpośrednio do portfeli najbiedniejszych ludzi w naszym kraju. I uważamy, że jest to sprawiedliwe i przyzwoite. Oczywiście można powiedzieć, jak ten uszczerbek pokryć. Mamy na to pomysły i mówimy o tym konkretnie. Mamy przygotowany projekt wprowadzenia podatku bankowego, bo to jest efektywne źródło pozyskiwania pieniędzy i to nie jest żadne rozwiązanie, które w Europie nie funkcjonuje. W wielu krajach Unii Europejskiej funkcjonuje podatek bankowy, bo sektor bankowy mimo kryzysu ma się świetnie w naszym kraju i co roku odnosi miliardy zysków, złotych zysków, czystego zysku. I my już walczyliśmy w parlamencie o wprowadzenie podatku bankowego. Rząd Platformy i PSL-u nie zgodził się na jego wprowadzenie. Lobby bankowe jest bardzo silne, ale my do tego wrócimy. Ale drugi podatek, który chcemy wprowadzić, to jest podatek... Pan premier zapowiada tego typu rozwiązania. Kancelaria prezydenta mówi, że to dobrze, że w tym momencie, bo to jest wprowadzenie rekomendacji prezydenta w sprawie polityki prorodzinnej. Mhm. Jednocześnie dowiadujemy się, że w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej Polska będzie miała do wykorzystania 400 miliardów złotych. Mhm. Co pana w tym rozdrażnia? Poza tym, że oczywiście za późno, jak rozumiem, według pana premier o tym mówi. Nie można ignorować realnych problemów społecznych przez lata, a potem w roku wyborczym, no jest to dla mnie dowód jakiejś totalnej hipokryzji. W roku i takiego lekceważenia realnych problemów ludzi i pogardę dla tych ludzi. Ja wam dam 30 zł, prawda, podwyżki, a wy zagłosujcie na mnie, bo taka jest oferta premiera Donalda Tuska, jeśli robi to w roku wyborczym po 8 latach sprawowania rządów. A to nie jest tak, panie pośle, że każda partia w roku wyborczym, która jest przy władzy, robi różne ruchy i... My mówimy o konkretnej partii. I po to to robi, żeby potem zwyciężać? No i my mówimy o konkretnej sytuacji. Od 7 lat rządzi Platforma Obywatelska i premierem jest Donald Tusk. Nie rozwiązuje żadnych problemów społecznych,
społecznych, które narastają. Widzieliśmy, co się działo parę miesięcy temu i z jaką pogardą podchodzono do problemów matek, opiekunów, dzieci niepełnosprawnych, kiedy nie można było nic im pomóc, prawda? Lekceważy się latami problemy społeczne, nie rozwiązuje się tych problemów społecznych. My nie tylko mówimy, że są te problemy społeczne, nie tylko mówimy, że jest źle, bo to każdy może powiedzieć i to każdy widzi, prawda? Jeżeli nie oderwał się od rzeczywistości, jak wielu Polakom budżet rodzinny się nie domyka miesięczny, a jak wielu ludzi starszych nie może wykupić lekarstw, prawda? Trzeba tym ludziom pomóc i nie można mówić, że nie ma pieniędzy. Pieniędzy trzeba efektywnie szukać. Podatek bankowy, drugi podatek, który chcemy wprowadzić, to jest podatek od hipermarketów. No to jest skandal po prostu, żeby te sieci, które tak naprawdę doprowadziły do zniszczenia polskich drobnych przedsiębiorców i handlowców w wielu wypadkach, no nie były efektywnie opodatkowane. Nie można ulegać lobby wpływowym kosztem ludzi biednych i teraz rzucać im ochłapy, prawda, w roku wyborczym. Panie pośle, jeszcze jedna propozycja, bo oczywiście propozycji było więcej. Każdy minister czy przedstawiciel ministerstwa przedstawił swoje propozycje. Panie redaktorze, czy pan wsłuchał się w propozycje tych ministrów? Oczywiście, że się wsłuchiwałem. Ja też starałem się wsłuchiwać. No były to zupełnie nie na poziomie wystąpienia. Trzygodzinny spektakl, który miał być, jakby rozumiem, spektaklem promocyjnym rządu Tuska, tak naprawdę był czymś żenującym. Ja rozumiem, że opozycja znajdzie w każdym wystąpieniu ministra tylko negatywne wątki. Nie, panie redaktorze, ja szukałem konkretów. No występuje minister sprawiedliwości. Ale na przykład minister obrony narodowej, znaczy wiceminister Czesław Mroczek. Minister obrony narodowej akurat właśnie nie było. Wystąpił jakiś nieznany nikomu wiceminister, który obiecał nam, prawda, że na jesieni będą wielkie manewry w Polsce pod kryptonimem Anakonda, weźmie 12 tysięcy żołnierzy. No ale obiecał także rozmowy w sprawie NATO, tak. Obiecał modernizację armii i cały czas nawiązuje do tego, żeby... To są obowiązki podstawowe wzmocnić ministrów. Armię poprzez występuje podniesienie minister do 2% PKB finansowanie armii. Minister sportu, prawda, i mówi nam, że będzie walczył z otyłością. Występuje minister sprawiedliwości i mówi nam po raz kolejny, że doprowadzi do tego, że sprawy w sądach będą trwały krócej. No to jest kompletnie niepoważne. 7 lat rządów i brak jakichkolwiek efektów. Po raz kolejny występuje skompromitowany totalnie minister Arłukowicz i znowuż nie ma żadnych konkretów tak naprawdę. Ogólniki, z których nic nie wynika. Panie pośle, jeszcze jest jedna zapowiedź premiera, że we wrześniu szef MSW przedstawi informacje na temat podsłuchów i potem podejmie dalsze decyzje premier w sprawie być może ministra Sienkiewicza. Pana to nie satysfakcjonuje, że już niedługo będzie wszystko wiadomo? Nie, no w tej sprawie jest coraz więcej znaków zapytania, a coraz mniej odpowiedzi. No jeśli dowiadujemy się, że prokuratura dysponuje jakimiś kolejnymi nagraniami nieopublikowanymi jeszcze przez dziennikarzy, to ja oczekuję, że premier zgodnie ze swoją zapowiedzią doprowadzi do tego, że te nagrania zostaną ujawnione. Ale w trakcie śledztwa powinno się ujawniać? Dlaczego nie? No, prokuratura prowadzi śledztwo, może jest tak, że właśnie ten materiał dowodowy jest zabezpieczony. Przecież śledztwo toczy się w kierunku tego, kto nagrywał, a nie co nagrywał. Premier zapowiedział, że te nagrania będą ujawnione opinii publicznej i powinny być ujawnione opinii publicznej. Druga sprawa, no jeden z tygodników w tym tygodniu napisał, że zgodnie z deklaracjami pan Marek Falenta, któremu postawiono zarzuty zlecania tych podsłuchów, twierdzi, że współpracował ze służbami specjalnymi, że przekazał informacje. A służby kilka specjalne miesięcy. Zaprzeczają i mówią, że absolutnie więc, to nie jest prawda. Jeżeli byłaby to prawda i Marek Falenta informował kilka miesięcy przed publikacją w tygodniku Wprost części nagrań i służby nic nie zrobiły w tej sprawie, no to to jest ogromna afera. A jeśli pan fabuluje? Nie, no to musimy to doprowadzić do tego, żeby to sprawdzić. Dzisiaj Komisja do Spraw Służb Specjalnych zbiera się między innymi w tej sprawie. Nasi posłowie będą zadawali szefom służb pytania, czy jest cokolwiek na rzeczy. Jeśli potwierdzi się, że jest cokolwiek na rzeczy, a można to zweryfikować, bo Falenta twierdzi, że maile, które wysyłał funkcjonariuszom kilku służb ABW i CBA są w dyspozycji prokuratury, to jest to gigantyczna afera. Może się okazać, że maile były wysyłane, ale nie trafiały do adresata albo nie były traktowane poważnie. Więc należy to sprawdzić. Każdy może wysłać. Oczywiście. Jeśli maile dotarły i nie zostały potraktowane poważnie, albo ktoś w służbach był zainteresowany tym, żeby ten proceder trwał dalej, to mamy tutaj do czynienia z gigantyczną aferą i pokazującą, że to państwo rzeczywiście działa tylko teoretycznie zgodnie z deklaracjami spraw wewnętrznych Sienkiewicza. Panie pośle, proszę powiedzieć, czy Prawo i Sprawiedliwość obawia się tego, że powstanie komisja śledcza w sprawie likwidacji WSI? Platforma Obywatelska, klub Platformy zapowiedział, że poprze wniosek twojego ruchu
No, aby właśnie powołać taką komisję śledczą. Nie obawiamy się, pod warunkiem, że opinia publiczna mogłaby poznać prawdę i że komisja działałaby w sposób bezstronny, że chciałaby ustalić prawdę. Natomiast intencje inicjodawców tej komisji dla nas są niezwykle czytelne. Zresztą w jednych z rozmów nagranych, prawda, w restauracji, minister Sikorski w rozmowie z ministrem Rostowskim mówił wprost o tym, że chodzi o to, żeby, no już nie chcę używać tych wulgaryzmów, ale przez 2 lata, prawda, no mówiąc wprost, dowalić PiS-owi tę komisję. Jeśli to jest intencja, no tak, polityczna, nie ma żadnego, a jest to intencja polityczna, niewątpliwie, żeby odwrócić uwagę opinii publicznej od realnych problemów społecznych, od właśnie sytuacji emerytów i rencistów, rodzin wielodzietnych. No dobrze, prawda? Ale czy w tym to raporcie będziemy mieli do czynienia z jakąś totalną manipulacją? Czy w sprawie tego, tej sprawy, w sprawie tej komisji, w sprawie WSI, nie uważa pan, że jednak są wątki, które należałoby wyjaśnić? Przecież wiem, że Trybunał Konstytucyjny uznał, że sprzeczne z konstytucją pozbawienie osób z raportu prawa do wysłuchania przez komisję weryfikacyjną przed ujawnieniem raportu. I mamy taki teraz dość świeżą informację. Ministerstwo Obrony Narodowej ma przeprosić byłego oficera WSI, pułkownika rezerwy Wiesława Kowalskiego, za podanie w raporcie z weryfikacji WSI z 2007 roku nieprawdziwych informacji wskazujących na jego rzekome związki z mafią paliwową. To nie jest pierwszy taki wyrok. Panie redaktorze, WSI zostało zlikwidowane w roku 2006. Mamy rok 2014. To są po prostu sytuacje niepoważne. To są odgrzewane kotlety i inicjatorzy liczą na to, że będąc mogli, mając większość w komisji, będą mogli tak manipulować przebiegiem prac komisji, żeby rzekome zbrodnie, które zostały popełnione w związku z likwidacją WSI, no, dotarły w takiej karykaturalnej formie. Ale zarzuty są jasne, że to naraziło naszych ludzi, no to że to naraziło agentów. Bzdury kompletne. WSI to była bezpieka PRL-owska jeszcze, nigdy nie zweryfikowana. To tak brzmi, prawda, neutralnie dla osoby niezorientowanej, wojskowe służby informacyjne. To była wojskowa służba wewnętrzna, która była bezpieką w wojsku. Kilkuset oficerów WSI zostało przeszkolonych przez służby rosyjskie GRU. Po roku 90 nie było żadnej weryfikacji w tych służbach. Jeżeli jakiekolwiek nasze służby kontrwywiadowcze miały sukcesy i wyłapywano szpiegów rosyjskich w latach 90, to z reguły byli to właśnie oficerowie WSI i to jest przerażające. Prezydent Lech Kaczyński w sprawie aneksu do tego raportu powiedział, że tam jest zbyt wiele fragmentów, w których fakty zastąpione interpretacjami i nie zdecydował się ujawnić tego raportu, aneksu do raportu. My nie mówimy tutaj o samym raporcie, ta komisja nie ma służyć właśnie wyjaśnieniu okoliczności powstania czy opublikowania raportu, ale ma być młotem na Prawo i Sprawiedliwość. Tak mówił, to miał wątpliwości własne. No i nie została opublikowana druga część raportu o WSI, prawda? Taka była decyzja Lecha Kaczyńskiego, ale to jest zupełnie inna sprawa. Tutaj chodzi o odwrócenie uwagi opinii publicznej od spraw istotnych, od problemów rządu. Próba manipulowania opinią publiczną poprzez to, że mają większość w komisji. No, także to będzie szopka. Nie wyjaśnienie jakiejkolwiek prawdy. My oczywiście się nie obawiamy tego merytorycznie, natomiast obawiamy się manipulacji. Panie pośle, jeszcze jedna sprawa. Czy pan nie zrzeknie się immunitetu w sprawie operacji Krystyna? Gazeta Wyborcza. Gazeta Wyborcza pisze, ale pozwoli pan, że zacytuję. 20 razy wyłudził od sądu zgodę na podsłuch były szef CBA Mariusz Kamiński. Wszystko w ramach operacji przeciwko Jolancie Aleksandrowi Kwaśniewskim. Czytamy w Gazecie Wyborczej. Jeszcze jeden cytat z tych materiałów, jakie gazeta uzyskała. Wynika, że Kamiński zlecał inwigilację Kwaśniewskich mimo braku prawnych i faktycznych podstaw. Dla mnie żadnym autorytetem nie jest Gazeta Wyborcza. Dla mnie sprawa mojego immunitetu i okoliczności była procedowana w Sejmie. Była konfrontacja moja z prokuratorami, którzy chcieli mi postawić inne zarzuty, panie redaktorze, przekroczenia uprawnień, a nie wyłudzania zgody od sądu. To jest kłamstwo i manipulacja Gazety Wyborczej. Mówię o tym oficjalnie i jednoznacznie. Na oczach posłów taka konfrontacja się odbyła. Ja zadałem wprost pytanie, czy jakakolwiek informacja prokuratorom prowadzącym to śledztwo, jakakolwiek informacja, która była zawarta we wnioskach do sądu, była informacją nieprawdziwą. W odpowiedzi posłowie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich usłyszeli od prokuratorów, że taki zarzut nie jest sformułowany wobec mnie i nie kwestionują prawdziwości żadnego faktu opisanego. Jednym zdaniem może pan powiedzieć, że nie ma pan sobie w sprawie operacji Krystyna nic do zarzucenia. Oczywiście. To był mój obowiązek.
nie ma w Polsce świętych krów i nikt nie będzie stał ponad prawem, nawet jeżeli nazywa się Aleksander Kwaśniewski. To jest oczywiste zupełnie, że tak powinny działać służby. Jeśli pojawiają się informacje świadczące o tym, że polityk składał nieprawdziwe oświadczenie majątkowe co do swojego wielkości swojego majątku, to obowiązkiem, to był mój obowiązek, a ja nikomu łaski nie robiłem. Ale Aleksander Kwaśniewski też nie ma konfliktu z prawem. No, gdyby uczciwie zostało prowadzone to śledztwo, to moim zdaniem istniały już na tym etapie, kiedy prowadziłem jeszcze działania w tej sprawie, możliwość postawienia zarzutów co najmniej Jolancie Kwaśniewskiej, a myślę, że gdyby śledztwo było uczciwie i przeprowadzone do końca, to no, byłoby to bolesne śledztwo dla byłego prezydenta. Dziękuję bardzo. Mariusz Kamiński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Dziękuję. Sygnały dnia, 7:31. Pierwszy program Polskiego Radia.